Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. To jedna z największych tajemnic San Francisco, doprowadzająca do szaleństwa wiele osób, które zawodowo, jako śledczy i dziennikarze, ale także amatorsko, jako podcasterzy czy przyjaciele rodziny, tropią od wielu lat jej liczne wątki. Ale dla mnie to jedna z tych historii, które poruszają, bolą, pozostają w głowie na długo. Od razu trafiają szczególnie do pamięci fotograficznej. Jeśli macie pamięć do twarzy, robią one na was wrażenie, przywiązujecie wagę do wyrazu oczu, mimiki, to mam wrażenie, że długo nie opuści was obraz Kristen Modafferi. Szczery, rozbrajający, ciepły, może nieco naiwny uśmiech, charakterystyczne, urocze dołeczki, które nadają dziewczynie niewinności, wyraziste oczy, nieco okrągła buzia. Kristen wygląda może troszkę jak bohaterka dawniej bardzo popularnego serialu Pełna chata, nie wiem czy pamiętacie. Przypomina aktorkę, która grała tam najstarszą z sióstr. Może to podobieństwo i tak charakterystyczna buzia spowodowały, że bardzo szybko i podświadomie można wyobrazić sobie, jaka była Kristen. Ale oczywiście nie była ani bohaterką serialu, ani aktorką, choć świat kreowany był jej bardzo bliski. Fascynowała się malarstwem, muzyką, szeroko pojętą sztuką, szczególnie fotografią i właśnie na letnią naukę na tym kierunku na Uniwersytecie w Berkeley przyjechała do San Francisco, spędzając tu pracowite lato. Niestety nagle zniknęła i po 20 latach, niespodziewanie, pojawił się nowy ślad. Kristen urodziła się 1 czerwca 1979 roku. Miała 18 lat, kiedy jako studentka z Karoliny Północnej wyruszyła na stypendium do San Francisco. Marzyła o tym, aby zostać fotografem, ale nauka na kursie kosztowała. Stypendium nie było oszałamiające, w związku z czym dziewczyna zatrudniła się w kawiarni, w Crocker Galleria Mall, ale udało się jej również znaleźć pracę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zapytacie być może, ale dlaczego San Francisco? Nieco światła na tę sprawę rzucili jej przyjaciele, którzy zauważyli, że Kristen chciała być wiarygodnym fotografem, artystą. Pragnęła lepiej rozumieć ludzi, przeżyć więcej emocji, poznać wielkie miasto i poszerzyć perspektywę. Ale jak sądził jej przyjaciel Griffin Cherry, nie było to podejście, jakie gwarantowało bezpieczeństwo. Chłopak nie oszukiwał się, że jego kochana przyjaciółka nie rozumiała, jak działa wielkie miasto i widziała tylko jego blaski, zupełnie nie myśląc o cieniach. Chłopaka trochę niepokoiła ta swego rodzaju naiwność Kristen, ale oczywiście nie na tyle, by krytykować jej plany. I tak 18-latka pracowała teraz w kawiarni, w której 23 czerwca 1997 roku akurat kończyła swoją zmianę. Nikt nie zauważył, aby tego dnia wydarzyło się coś szczególnego. Dziewczyna po 15 wyszła z miejsca pracy i wszelki ślad po niej zaginął. A przynajmniej tak to wszystko wyglądało na początku, kiedy zdruzgotani rodzice, Bob i Debbie, którzy od współlokatorów 18-latki, czterech młodych chłopaków, do których często przychodziła także dziewczyna jednego z nich, dowiedzieli się, że Kristen nie wróciła do domu na noc. Cała ta piątka mieszkała w Oakland. Państwo Modafferi przybyli do San Francisco, by szukać córki, ale nie mogli pojąć, co sprawiło, że zniknęła. Przyznawali, że byli w głębokim szoku. Nie od razu uruchomili media. Jak wspominają, nie mieli nawet sił wydobyć z siebie głosu. Z trudem przychodziła im rozmowa ze sobą nawzajem. O spaniu i jedzeniu nie było nawet mowy. Bob, ojciec dziewczyny, przyznał wtedy, że ból sprawiało im nawet oddychanie, ale nie poddawali się i walczyli o każdą wskazówkę, choć w tej sytuacji nie było to łatwe. Coś jednak udało się ustalić. Okazało się, że świadkowie widzieli coś, na co początkowo nie zwrócili uwagi, ale teraz mogło okazać się bardzo ważne. Otóż po wyjściu z pracy Kristen spacerowała po drugim piętrze galerii z jakąś blondynką. Jednak relacji dwóch młodych kobiet nie można było uchwycić. Prawie na pewno się znały. Nie wydawało się, aby prowadziły przypadkową pogawędkę w kolejce, nic takiego.
Obserwacja ta pochodziła między innymi od kolegi z pracy Kristen, który 45 minut po zakończeniu ich zmiany natknął się na koleżankę, która wędrowała z tą właśnie blondynką. Monitoring nagrał Modafferi, gdy wypłacała gotówkę z bankomatu. Policja ustaliła, że nie było to wszystko do końca zgodne z rutyną Kristen, która po zakończeniu pracy przede wszystkim szła do swojego mieszkania. Bezpośrednio po pracy nie podejmowała towarzyskiej aktywności, ale świadek jednak był przekonany, że dwie kobiety spotkały się celowo, pewnie się umówiły. Stąd też ogromny upór rodziny dziewczyny, aby znaleźć tajemniczą blondynkę. Także policja próbowała namówić ją, by się ujawniła, zidentyfikowała i powiedziała coś więcej na temat poczynań Kristen tego popołudnia. Ku ogromnemu zdziwieniu i rozczarowaniu policji, jak również rodziców dziewczyny, blondynka nigdy się nie odezwała. Policja nie miała ochoty godzić się z tym, że to jedyny ślad, jaki ma. Podjęła współpracę z osobami prowadzącymi psy policyjne i oczywiście z samymi zwierzakami, z których jeden natychmiast złapał trop. Pies poprowadził w stronę Pleasant Beach, a o tej miejscówce policjanci już słyszeli, ponieważ współpracownicy Kristen z kawiarni pamiętali, że w dniu, gdy zniknęła, wspominała, że chciałaby się wybrać po południu na Baker Beach. Generalnie wybierała się na plażę. Miała nadzieję wziąć tam udział w jakimś przyjęciu. Natchniony nową nadzieją, oficer Patrick Mahoney pozwolił psu się wykazać i zaufał jego instynktowi. Opowiadał potem. Zeszliśmy na plażę i doszliśmy do miejsca, w którym ślad się nagle urwał, a to była bardzo zdradziecka część linii wodnej w San Francisco. Każdego roku wielu ludzi jest tu zmywanych ze skał i nigdy więcej nikt ich nie widzi. Trzeba więc było wziąć pod uwagę możliwość, że Kristen wpadła do oceanu. I pewnie rzeczywiście wielu osobom się tak przytrafiło. Jednak zazwyczaj tego rodzaju wypadki, jak dotąd, miały miejsce na przełomie grudnia i stycznia, kiedy warunki są tam szczególnie niesprzyjające spacerom. Natomiast latem prawie się nie przydarzają, a te nieliczne odnotowano w związku z szaleństwem nad wodą w kontekście alkoholu czy imprez. Co prawda dziewczyna wspominała o tym, że chciałaby wziąć udział po południu w jakiejś imprezie na plaży, ale tym bardziej nic tu nie pasowało, ponieważ nie poszła do domu się przebrać i przygotować, a przyjęcie na pewno nie odbywałoby się tuż po zakończeniu jej zmiany. Zresztą wyraźnie mówiła, że to plan na późne popołudnie czy nawet wieczór. Oczywiście zawsze można było brać pod uwagę spacer po pracy, po godzinie 15, bo o tej porze Kristen wychodziła, przypomnijmy, z kawiarni, a potem mogło dojść do zwykłego poślizgnięcia się. Ale było bardzo mało prawdopodobne, że w tym czasie i w tym miejscu, typowo turystycznym, tym bardziej latem, kiedy to dosłownie cały czas są tu ludzie, nikt niczego by nie zauważył ani nie usłyszał. Rodzice Kristen, którzy na miejscu w San Francisco przeprowadzili swoje śledztwo, niemal od razu wykluczyli taką możliwość. Nawet ci, którzy brali ją poważnie pod uwagę, nie potrafili wyjaśnić, co Kristen mogłaby robić na plaży od razu po wyjściu z pracy lub ewentualnie wracając z galerii handlowej. Pies poprowadził taką właśnie drogą, od miejsca, w którym pracowała, na przystanek, potem podjął trop przy plaży i doprowadził do wody. Ale wszystko to było do niej bardzo niepodobne. Miała już swoje utarte zwyczaje, rytm dnia i musiałaby mieć ważny powód, aby zrezygnować z odświeżenia się po pracy, krótkiego wypoczynku i przygotowania się na kolejne aktywności. Gdyby natomiast taki powód istniał, być może wspomniałaby komukolwiek o tym, że wydarzyło się coś ważnego, ciekawego, ewentualnie byłoby po niej widać pewną ekscytację i zachowanie inne niż zwykle. Wszystko wskazywało jednak na to, że Kristen po prostu, tak jak każdego innego dnia, wyszła z kawiarni do domu. Choć był jeszcze wątek blondynki, być może przelotnie się z kimś spotkała. 17 dni po tym, jak dziewczynę widziano po raz ostatni, ktoś zadzwonił do lokalnej stacji informacyjnej z sensacyjnymi wiadomościami. Telefon przyjął redaktor Bill Maggi. Jak potem relacjonował, człowiek, który dzwonił, przekazał mu bardzo długi opis tego, co się stało z Kristen, sugerując, że ktoś pozbawił ją życia i zrzucił z mostu.
a wydarzenia te dzwoniący umieścił w kontekście zażyłości jakichś dwóch kobiet. Powiedział, że Kristen odeszła w wyniku romansu między tymi kobietami, w który bezwiednie się wmieszała. Wydawało się jednak, że może to być też czysta fantazja, która jest oparta na dostępnych w sprawie bardzo enigmatycznych wiadomościach o blondynce, z którą widziana była Kristen. Ktoś o bujnej wyobraźni, mając do dyspozycji tylko tyle, oplótłby być może te wątłe poszlaki całą długą historią. Na szczęście dzwoniący w końcu wymienił z imion i nazwisk te dwie kobiety, o których mówił, dzięki czemu detektywom nie sprawiło żadnej trudności odnalezienie tych osób i szybkie przekonanie się, że w ogóle nie znały Kristen, a ze sprawą na pewno nie mają absolutnie nic wspólnego. Ale śledczy wzięli teraz pod uwagę możliwość, że ktoś, chcąc im bardzo zaszkodzić, mógł jednocześnie mieć pomysł, by odsunąć w ten sposób podejrzenie od siebie, bo być może nie miał pewności, czy śledczy nie są już czasem na jego tropie. Policjanci zapytali więc obwinione przez mężczyznę kobiety, czy są w stanie wskazać na kogoś, kto ma do nich pretensje i chciałby je wplątać w tak poważną sprawę. Żadna z kobiet nie miała wątpliwości, kogo wymienić. Obydwie wskazały na mężczyznę Johna Onume, niskiego 36-latka z włosami sięgającymi do pasa. Śledczy dotarli do Onumy, który okazał się paskudnym typem. Policja obserwowała go od dawna w kontekście różnego typu bardzo groźnych napaści na kobiety. Wyznał, że faktycznie dwie panie, które wymienił, były szefowymi jego dziewczyny, która jednak doznała z ich strony, jego zdaniem, wiele złego. Drżała o posadę, bo kobiety miały spiskować w kwestii jej zwolnienia. To dlatego postanowił się odegrać, wskazując na nie w tak poważnej sprawie. Liczył, że będą miały ogromne nieprzyjemności. Dostaną za swoje. Po tej rozmowie policja wcale nie pozbyła się przekonania, że za tym wszystkim może stać coś więcej, szczególnie, że mężczyzna, im mocniej prześwietlała go policja, tym bardziej okazywał się być podejrzany. Jego zdaniem cała ta, litościwie mówiąc, niechlubna przeszłość związana z atakowaniem kobiet wiązała się z tłem romantycznym, ale jak się domyślacie, panie zdecydowanie nie podzieliły tej optyki. Detektywi dowiedzieli się, że Onuma obiekty swojego zainteresowania wyszukiwał dzięki różnego typu ogłoszeniom. Samotne osoby starały się znaleźć pokrewną duszę, opisując swoje zainteresowania oraz preferencje co do charakteru czy ewentualnie wyglądu potencjalnej sympatii lub nawet zwykłych nowych znajomych. Śledczych już wcześniej na równe nogi postawiło pewne znalezisko, jakiego dokonali w mieszkaniu Kristen, która zakreśliła w gazecie ogłoszenie. Śledczy znaleźli je przeszukując śmieci dziewczyny. W Bay Guardian, w kółku zrobionym przez Kristen, przeczytali: dziewczyny poszukuje przyjaciół do wspólnego spędzania czasu. Interesuje mnie muzyka, fotografia, ćwiczenia, spacery, kawa lub po prostu plaża, zwiedzanie zatoki. Zadzwoń do mnie. Było to zwykłe, sympatyczne ogłoszenie kogoś, kto szuka nowych znajomych. Policja nie była do końca przekonana, że jest to ogłoszenie, które umieściła sama Kristen, ponieważ gazeta wyczyściła dokumentację dotyczącą anonsów z tego konkretnego tygodnia i nie można już było się o tym przekonać. Nie wiadomo było również z kolei, czy nie było to ogłoszenie, które zainteresowało dziewczynę. Ale jeśli tak, to wszystko wskazuje na to, że na nie nie odpowiedziała. Jak również nikt nie odezwał się ewentualnie do niej, ponieważ gdyby nawiązano jakikolwiek kontakt w związku z tym ogłoszeniem, gazeta zachowałaby informacje, które by tego dotyczyły. W 1999 roku Onuma, który wybierał dziewczyny z ogłoszeń, został wymieniony w jednym z odcinków America's Most Wanted. Trzy kobiety twierdziły, że były przez niego przetrzymywane. A kiedy agresor był sfrustrowany, stawały się dla niego czymś w rodzaju worka treningowego, na którym można się było wyładować. Jedna z pań zacytowała Onumę, który miał jej powiedzieć: wiesz, że będę musiał się ciebie pozbyć, nie mogę cię puścić. Teraz wiesz, co stało się z Kristen Modafferi.
Kolejny fakt, który był wyjątkowo alarmujący w kontekście Onumy, który zresztą mieszkał w pobliżu galerii, dotyczył dziennika jego dziewczyny, który udało się śledczym odnaleźć w jej mieszkaniu. Od razu zauważyli, że wygląda on bardzo nietypowo. Wydawało się, że jest w jakiś dziwny sposób zniszczony. Brakowało pewnych konkretnych stron. Kiedy sprawdzili z jakiego okresu, okazało się, że dokładnie z tego, w którym zniknęła Kristen. Zdumieni śledczy natychmiast zapytali dziewczynę Onumy, co się wydarzyło, dlaczego ten dziennik tak wygląda i co znajdowało się na wyrwanych stronach. Dziewczyna przyznała, że były tam zapiski, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko Onumie. Wydawało się, że wszystkie puzzle powoli układają się w jeden obrazek, choć istniały pewne wątpliwości. Dziewczyna Onumy, Jill Lampo, nie mówiła bowiem wprost, że zniszczone zapiski dotyczyły związku jej chłopaka ze sprawą Kristen, ale że mogłyby ogólnie działać na jego niekorzyść, gdyby ktoś chciał go z zaginięciem nastolatki powiązać. Niestety żadnych innych konkretnych dowodów na to, że ten człowiek miał coś wspólnego ze zniknięciem 18-latki, nie udało się policji odnaleźć. Spróbowali zatem sztuczki z namówieniem chłopaka na test wariografem, sądząc, że pewnie albo będzie się wymigiwał, albo test obleje. Jednak ku ich zaskoczeniu Onuma zgodził się na test. Jak podkreślają źródła, procedura była przeprowadzana przez cenionego eksperta z dużym doświadczeniem. Oczywiście nie gwarantuje to, że test dał poprawne odpowiedzi, gdyż nie jest to narzędzie niezawodne. Ale podejrzewany odpowiedział m.in. na pytanie o to, czy kiedykolwiek spotkał Kristen, czy kiedykolwiek ją widział i czy ma jakikolwiek związek z nią. Także czy zrobił jej coś złego i czy żałuje, że wykonał telefon do stacji telewizyjnej. Na wszystkie pytania, z wyjątkiem ostatniego, chłopak odpowiedział przecząco. Ekspert potwierdził, że najprawdopodobniej mówi prawdę. Mężczyzna bardzo żałował, że chciał odegrać się na szefowych swojej dziewczyny i wykonał telefon, który tak mu namieszał w życiu. Policjanci w Oakland podkreślają, że Onuma ich nie przekonał. Nie jest podejrzany w tej sprawie, ale do dziś pozostaje osobą, która wciąż interesuje śledczych. Około 5 lat po zniknięciu Kristen zamieszkał na Hawajach, w nadmorskim kurorcie wartym miliony dolarów. Został eksmitowany z posiadłości, gdy odkryto jego powiązania z najbardziej poszukiwanymi ludźmi w Ameryce. To nie był koniec sensacji. Przeszukano jego dom, a tam odkryto teczkę wypełnioną artykułami dotyczącymi zniknięcia Rodafery. Jill nie była podejrzana, ale było coś, co i ją łączy w jakiś nieuchwytny dotąd sposób z Kristen. Jill powiedziała prywatnemu detektywowi, że tuż przed tym, jak zaczęła spotykać się z Onumą, zerwała z Matthew Luke'iem, który był bliskim przyjacielem niejakiego Kela Stratmana, współpracownika Kristen z kawiarni. To właśnie Kel miał załatwić Matthew Luke'owi, byłemu Jill, pracę w kawiarni. Matthew bardzo się o nią starał i w końcu ją dostał, ale dopiero miesiąc po zniknięciu Kristen. Nie wiadomo, jaki układ łączy tę grupkę, w jaki sposób należy patrzeć na te powiązania, ale według badaczy tej sprawy mają one znaczenie. Kristen przybyła do San Francisco 1 czerwca 1997 roku. Zniknęła 23 dni później. W tym czasie spotkała od 35 do 50 osób i jest to ważne, ponieważ FBI twierdzi, że w 96,4% przypadków, gdy kobieta pada ofiarą jakiegoś ataku, okazuje się, że w jakiś sposób zna swojego napastnika. Niestety, dotąd ten trop nigdzie policji nie zaprowadził. Pozostaje jednak pytanie, czy te 3 osoby, John Onuma, Jill Lampo i Matthew Luke, mogą wiedzieć, co się stało z Kristen? Jak ustalił autor podcastu, którego możecie posłuchać na www.oldtale.com, w rocznicę dnia, w którym zniknęła Kristen Modafferi, Jill Lampo, 15 lat później, w czerwcu 2012 roku, miała się zwierzyć swojemu wujowi, że kiedy mieszkała w San Francisco, spotykała się z bardzo kontrolującym mężczyzną,
który przekonał ją do pomocy w czymś strasznym – ataku na dziewczyny. Jill jednak była wielokrotnie przesłuchiwana przez organy ścigania i nic to nie dało. Ani razu nie powiedziała niczego, co jasno wskazywałoby na jej udział w tej sprawie. Automatycznie, przy braku dowodów, nie została aresztowana za cokolwiek związanego ze zniknięciem Kristy. Twórcy podcastu udało się porozmawiać z Jill, zresztą także z wieloma innymi osobami zamieszanymi w tę sprawę. W każdym razie Jill potwierdziła, że zerwała z Matthew, by zacząć spotykać się z Johnem Onumo. Przyznała, że Luke poszedł do pracy w tej samej kawiarni co Kristen, ale dopiero około miesiąc po zniknięciu dziewczyny. Bliski przyjaciel Luke'a, Kelly, pracował jednak ramię w ramię z Kristen. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna możliwość. Jill Lampo mówi wyraźnie, że do udziału w ataku na dziewczynę skłonił ją dominujący partner, z którym się spotykała w San Francisco. Oczywiście, ponieważ była wtedy dziewczyną Onumy i to on dzwonił do mediów, łącząc tym samym ze sprawą siebie i Jill, automatycznie przyjmujemy, że to ten chłopak, który zawinił. Ale Jill w San Francisco spotykała się przecież także z Matthew Luke'em. W tamtym czasie był on już rzekomo byłym Jill i może nawet tak było. Ale nie można wykluczyć, że miał na nią wpływ tak duży, że był w stanie zmusić ją do posłuszeństwa także po zerwaniu. Może to o nim mówiła Jill. Zwierzyła się też Onumie, a ten, chcąc chronić ukochaną, zadzwonił z informacjami o dwóch kobietach, w związek których rzekomo wplątała się jakoś Kristen. Potem nie mógł już oczywiście nic więcej powiedzieć, niczego sprostować, bo zgubiłby siebie i Jill. Wszystko to teoretycznie miałoby sens. Matthew mógł poznać Kristen w kawiarni, odwiedzając swojego przyjaciela. Starał się tam również o pracę. Upatrzył sobie dziewczynę. Po czym porwał, wywołując w Jill poczucie odpowiedzialności za ten czyn. Na zasadzie, gdyby go nie rzuciła, nie doszłoby do tego. Teraz ma razem z nim posprzątać ten bałagan. Jill, zastraszona i w poczuciu winy, mogła się zgodzić. Dopiero potem w pełni rozumiejąc, co zaszło i w co się wplątała, co zrobiła. Być może zresztą w jakimś momencie tych wydarzeń została z problemem sama. Były chłopak uciekł, a ona wezwała do pomocy Onumę, który pomógł jej pozbyć się kłopotu. Ale jednocześnie był już teraz współwinnym. Nie jest też wykluczone, że Jill była dużo mocniej zaangażowana w tę sprawę. Na przykład Matthew szantażował ją, straszył, jakoś skłonił do udawania koleżanki z ogłoszenia, by zwabić Kristen w jakieś miejsce, gdzie będzie mógł działać. Zastanawiam się nawet, czy oś czasu przedstawiona przez Jill była precyzyjna. A może w czasie, kiedy zniknęła Kristen, jednak spotykała się jeszcze z Matthew, rzucając go dopiero po tym, co zrobił i wtedy dopiero zwracając się w kierunku Onumy. To wyjaśniałoby też wyrwanie kartek z pamiętnika. Być może w tym czasie działo się coś zupełnie innego niż to, o czym usłyszeliśmy. Trudno powiedzieć, jak dokładnie kształtowały się te wszystkie relacje, czy przechodziły w siebie płynnie, czy okresowo były na przykład równoległe. Może wcale nie były zerwane jednym cięciem. Tak czy owak, sądzę, że jakaś wersja tego scenariusza jest bardzo prawdopodobna. Na obszarze Zatoki, jak mówi autor podcastu, zamieszkałym przez ponad 5 milionów mieszkańców, byłoby bardzo dziwne, gdyby istnienie jakiegoś rodzaju znaczącego związku między tymi osobami było przypadkowe. Powiązanie jest, tylko nie w pełni zrozumiałe. Ze wszystkich pracowników kawiarni tylko jedna osoba zachowywała się dziwnie, gdy pytano o Kristen. Był to Matthew Luke. Gdy Dennis Mahon, przyjaciel rodziny, który przez lata szukał Kristen, zadzwonił do Luke'a, to ten na wspomnienie imienia Kristen wpadł w histerię. I jak mówił, Dennis stał się bardzo wrogi. Powiedział mi, żebym nigdy więcej do niego nie dzwonił. Tu należy Wam się kilka słów na temat wspomnianego Dennisa, który przez wszystkie te lata, jakie upłynęły od zaginięcia dziewczyny, zajmuje się jej poszukiwaniami. O tej sprawie dziś wie chyba wszystko, co można wiedzieć. Jak to się stało?
Zniknięcie młodej studentki z Karoliny Północnej było oczywiście wielkim i strasznym newsem w jej rodzinnym mieście, Charlotte. Dennis Mahon, który pracował w tamtejszym schronisku dla bezdomnych, jak mówił potem dla portali internetowych, czuł się powołany do pomocy, mimo że nigdy nie spotkał Kristen. Uważał, że nieźle porusza się w bardzo różnych środowiskach, zna wiele mechanizmów, jakie rządzą w różnych grupach społecznych, także w półświatku, więc może nawet łatwiej niż inni trafi na jakiś trop. Pojechał do San Francisco i wyszedł na ulicę, rozdając i wysyłając wraz z rodziną Kristen ulotki, pytając, drążąc. W akcję zaangażowało się także rodzeństwo dziewczyny, jej siostry. Miał oszczędności, dom w Charlotte i obietnicę od szefa, że praca będzie na niego czekała, gdy wróci, więc mógł sobie pozwolić na dłuższy urlop. Tylko że wówczas był pewien, iż śledztwo zajmie najwyżej kilka tygodni, może miesiąc lub trzy. Nie zdawał sobie sprawy, że złoży zobowiązanie obejmujące dwie dekady. Pamiętam, że na początku było to tak, a okej, no zostanę jeszcze tydzień. No dobrze, już jestem blisko, jeszcze tylko kolejny tydzień. I nagle wyszły z tego lata. Jeździł po północnej Kalifornii, przeprowadzał wywiady z dziesiątkami osób, poleciał nawet na Hawaje i Tajlandię. Prowadził bloga o Kristen i stworzył wiele podcastów na ten temat. Pomimo wszystko, dziś nie żałuje tych lat, chociaż z jego wysiłków nic nie wyszło. Uważa, że to dlatego, iż nie było szans odnaleźć jej przy życiu. Najprawdopodobniej ktoś jej dziewczynie odebrał właściwie zaraz po jej zaginięciu. To dlatego nikt nigdy potem jej nie widział, nie było żadnych śladów jej jakiejkolwiek aktywności. Gdyby były, szybko by je odnalazł. Potem nie miał siły spojrzeć w oczy matce dziewczyny i powiedzieć, że zrobił już co mógł, więc rezygnuje, poddaje się. Nie potrafił tego zrobić. I tak został przy rodzinie już ponad 20 lat. Swoje podejrzenia mają też sami rodzice Kristen, którzy od początku sądzili, że wszystko to musiało wyglądać inaczej niż zostało im przedstawione. Uważali, że córka musiała wrócić do domu, w którym mieszkała, pracując latem w San Francisco. Współlokatorzy Kristen nie są z nimi do końca szczerzy lub po prostu nie zauważyli, że dziewczyna wróciła po pracy. Jednak 24 czerwca zaczynała kurs fotografii, a trzeba podkreślić, że opłaciła już czesne, które wynosiło $925. Osoby, które z nią mieszkały, doskonale o tym wiedziały i zdawały sobie również sprawę, że uczestnictwo w letnich zajęciach z fotografii jest właściwie głównym celem pobytu dziewczyny w San Francisco. Tymczasem nie dość, że nie wróciła do domu w nocy 23 czerwca, to jeszcze było ewidentne, że nie udała się na wymarzony kurs 24 czerwca. A jednak czterech współlokatorów nie zrobiło kompletnie nic, by sprawdzić, co się z dziewczyną dzieje. Nie zawiadomili ani policji, ani też rodziców Kristen. Dopiero 3 dni później, po tym jak ojciec dziewczyny zostawił wiadomość na poczcie głosowej, ktoś z tego domu oddzwonił i wtedy dopiero powiedział, że 18-latki nikt nie widział od 3 dni. Zszokowani rodzice wsiedli w samolot i 27 czerwca przylecieli do San Francisco zgłosić zaginięcie córki w Departamencie Policji w Oakland. Oficjalne poszukiwania zaczęły się dopiero po weekendzie, w poniedziałek, 30 czerwca. I to właśnie wtedy pies tropiący złapał ślad dziewczyny z przystanku autobusowego przed galerią. Kiedy opuściła ten budynek, miała na sobie czarną koszulkę Spinellego, niebieską flanelową koszulę z długimi rękawami, brązowe spodnie i prawdopodobnie wysokie tenisówki. Nosiła zielony plecak Jansport z kilkoma książkami z biblioteki. Pies wyśledził jej zapach pod koniec trasy autobusu, ale zgubił go na plaży za ruinami Satrobec. Policja jednak nie była pewna, czy dziewczyna była tam na imprezie, a właściwie nie wiadomo było nawet, jaka była to impreza i kto miałby ją organizować.
Jest sugestia, że Kristen uczestniczyła w przyjęciu w pobliżu plaży 3 dni przed jej zniknięciem, a było to z okazji przesilenia letniego 21 czerwca 1997 roku. I to mogło być źródłem zapachu, za którym podążyły psy, prowadząc policję na plaży. Czy Kristen mogła wrócić do Oakland, gdzie mieszkała w wynajętym domu na Jane Avenue, zanim zniknęła? Jej współlokatorzy zazwyczaj byli poza domem i mogli jej nie widzieć. Gdyby tak było, według rodziców w dniu, gdy zaginęła, najprawdopodobniej jak zwykle udała się po prostu do domu, być może po krótkim spotkaniu z tajemniczą blondynką. Współlokatorzy powiedzieli, że nie byli zaniepokojeni tym, iż koleżanka nie pojawiła się w nocy 23 czerwca w swoim pokoju. Byli pewni, że dobrze się bawi w wielkim mieście. Według nich mogła nawet poznać faceta lub zostać u znajomych. Rodziców dziewczyny to nie przekonywało. Według nich współlokatorzy doskonale wiedzieli, że 18-latka nie ma tu chłopaka i zbyt wielu przyjaciół, a na pewno takich, u których mogłaby nagle nocować. Trzeba jednak przyznać, że współlokatorzy zostali bardzo gruntownie prześwietleni przez policję. Poza tym ich życie toczyło się dalej, niejako świadcząc na ich korzyść. Nigdy potem nie mieli żadnych konfliktów z prawem, nie wykazywali żadnej agresji, założyli rodziny i pracują w zawodach zapewniających im uznanie społeczne i szacunek. Zdaniem niektórych badaczy tej sprawy, nic co zrobili nie wygląda szczególnie podejrzanie, ale o ich oczyszczeniu z zarzutów nie było dostatecznie głośno, przez co ich wątek raz po raz wraca w tej sprawie. W 2015 roku wreszcie doszło do niezależnego zbadania okolic domu, w którym Kristen mieszkała w czasie, gdy doszło do jej zniknięcia. Po raz kolejny pracę podjął wyszkolony pies, który w tamtym czasie cieszył się światową sławą. Był niezwykle skuteczny i naprawdę dobrze wytresowany. Udał się do piwnicy, gdzie zaalarmował trenera, że wyczuwa tam obecność ciała. Na tej podstawie były już policjant Paul Dosti próbował nakłonić policję w Oakland, by ta wykopała betonową płytę w piwnicy i wyraźnie sugerował, że dobrze byłoby przesłuchać raz jeszcze byłych współlokatorów Modafferi. Doktor Arpad Vaz, antropolog sądowy z Uniwersytetu w Teksasie, przybył do tego domu w lutym 2017 roku, wyposażony w urządzenie wykrywające substancje chemiczne wytwarzające się w wyniku procesu rozkładu ciała. Pozwoliło ono odnaleźć takie właśnie substancje pomiędzy domem, w którym mieszkała Kristen, a sąsiednim na Jane Avenue. Kolejne nieinwazyjne poszukiwania doprowadziły badaczy do podstawy schodów werandy rezydencji obok. Okazało się, że są tam resztki krwi, którą zbadano pod kątem DNA. Było częściowo zgodne z materiałem dostarczonym przez Boba i Debbie Modafferi, co wskazywało na fakt, że pochodziła ona od ich córki. Co zdumiewające, policjanci dotąd nie zdawali sobie sprawy, że w czasie, gdy Kristen mieszkała tuż obok, był to dom przechodni dla osób mających konflikty z prawem, z trudem próbujących się przystosować do życia w społeczeństwie. Inne źródła podają, że był to dom dla osób naruszających warunki zwolnienia. Wyłamywali się z dozoru sądowego w hrabstwach Oakland, Contra Costa i San Francisco. Tak czy inaczej, dopiero Dennis Mahon odkrył ten fakt i ten wątek aż się prosi o dokładne sprawdzenie. Jednak policja w Oakland utrzymywała, że mimo wszystko ma związane ręce, ponieważ wszystkie te ustalenia, które rodzina poczyniła wraz z naukowcami, niejako na własną rękę, powinny zostać potwierdzone oficjalnie przez policję. Ponadto sama policja musi się najpierw zapoznać z wagą tych rzekomych zgromadzonych dotąd dowodów, dostarczonych przez naukowców, bo ich charakter jako bardzo nowatorskich i oryginalnych nie jest jeszcze jasny. Także ich niezawodność nie jest jeszcze ugruntowana. Tymczasem Dosti i Vaz zarzucili policji, że miała wystarczająco dużo dowodów i dostęp do próbek z miejsc, które oni badali, aby przeprowadzić swoje własne testy, które od razu byłyby dla nich wystarczająco wiarygodne.
Według Wasa wystarczyło przywieźć własne psy i sprawdzić, jak zareagują, dokąd doprowadzą. A jeśli były dobrze szkolone, to niewątpliwie zachowałyby się tak samo jak ten, który był przyprowadzony przez niego. Uważają również, że nie ma żadnego problemu ze sprowadzeniem chromatografu gazowego połączonego ze spektrometrem, by zbadać próbki gleby, co potrafi każde laboratorium kryminalistyczne na świecie, nie mówiąc o zwykłym uniwersyteckim, ponieważ są to bardzo proste procedury naukowe. Kiedy myślę, że minęło 20 lat, czuję się okradziona. Przegapiłam doświadczenie bycia jej siostrą. Nie było Kristen tutaj. Nie mogła być aktywną częścią naszej rodziny. Nie mogła pokonywać z nami kamieni milowych w historii naszej rodziny. Powiedziała Lauren Modafferi, siostra Kristen, przełykając łzy. Kristen jest drugą w kolejności narodzin córką Boba i Debbie. Allison jest najstarsza. Lauren i Megan to dwie najmłodsze. Cały czas o niej myślimy, powiedziała dobitnie Allison Modafferi. Myślę, że szczegółów, wątków pobocznych, nowych sugestii jest i będzie się pojawiać sporo, ale kiedyś trzeba podsumować to, co wiemy, by zastanowić się, co mogło stać się z Kristen. Niektórzy policjanci do dziś uważają, że zapalona fotografka padła ofiarą fal, które nagle rozbijają się w tych stronach z tak nieoczekiwaną siłą, że ludzie w ich pobliżu wpadają do wody, tracą równowagę. Inni sądzą, że ta kochająca piękne miejsca i ujęcia dziewczyna mogła zajrzeć w tym rejonie do jaskiń w Land's End, a one mogą być bardzo zdradliwe z powodu przypływów. Wszędzie są znaki ostrzegające, ale mimo to nie brakuje przypadków osób, które poślizgnęły się na kamieniach i wpadły do oceanu. Najnowsze badania prowadzą jednak do domu, w którym mieszkała dziewczyna. A jeśli ślady w piwnicy wiążą się z tą sprawą, wskazuje to na kogoś, kogo znała na tyle, by mógł wejść on swobodnie do domu. Mógł to być znajomy dziewczyny, współlokatorów, o ile oczywiście wykluczymy ich samych, czego być może też do końca zrobić się nie powinno, nie wiem. Owszem, wiedli potem prawe życie, ale ostatecznie to nie dowód. Póki co jednak nie mamy również dowodu na to, że ciało Kristen leżało lub leży w tej piwnicy. Jeszcze na chwilę przyjmując, że tak jest, winnym mógłby być nie tylko domownik, ale także sąsiad z domu obok, co wyjaśniałoby ślady w piwnicy domu, w którym mieszkała Kristen, bo sąsiad na pewno bez problemu mógłby wejść do budynku obok, jak i przy domu sąsiedni. Taka osoba mogłaby mieć na przykład materiał biologiczny na butach, ubraniu i roznosić go dookoła. Był on na schodach, więc możliwe, że ten człowiek położyłby tam na przykład brudne ubrania, usiadł, stał albo po prostu wchodził do tego domu. Równie dobrze coś mogło stać się na podwórku, pomiędzy domami, nawet u podnóża schodów. Tam ciało mogło też leżeć przez chwilę, po czym zostało schowane w piwnicy. Na przykład ktoś próbował je tam zakopać, ale zrezygnował z uwagi na gliniaste podłoże. I tu znowu podejrzani byliby mieszkańcy obydwu domów, zakładając, że sąsiad uzyskał dostęp do piwnicy, co byłoby łatwe, bo Kristen zapewne miałaby przy sobie klucz. Jednak pamiętajmy, że Jill, dawna dziewczyna Onumo, zadzwoniła do swojego wujka, Antoniego, któremu wyznała, że jej zdrowie jest bardzo słabe i musi mu powiedzieć o pewnych rzeczach ze swojego życia. Powiedziała, że myśli, iż to właśnie wujek jest tym, któremu powinna się zwierzyć. I w ten sposób rozpoczęła się 3-godzinna rozmowa telefoniczna, zanotowana przez wuja. Kiedy się rozłączył, odwrócił się do swojej żony i powiedział: Jill właśnie zdradziła mi wystarczająco dużo, by wsadzić ją na całe życie. Anthony robił notatki. Zapisał między innymi, jak wam już wspominałam, że Jill swego czasu związała się z kontrolującym ją mężczyzną, który przekonał ją do pomocy w czymś niewyobrażalnym. W końcu powiedziała jasno, że chodziło o atak, który skończył się pozbawieniem kogoś życia. Gdzie tu zatem haczyk? Okazuje się, że Jill jest, delikatnie mówiąc, ogromnie emocjonalna, choć to chyba jednak mało powiedziane. Bardzo często płacze, prawie na zawołanie. Bez przerwy traci kontrolę nad swoim temperamentem.
histeryzuje. Nie jest to więc z pewnością osoba stabilna emocjonalnie, a co za tym idzie, w pełni godna zaufania. Gdy wyszła za mąż za niejakiego Wiktora Lazaro, małżeństwo nie trwało długo, a rozwód był szalony, bo oboje małżonkowie dawali co rusz upust swoim ogromnym emocjom. Czy jest możliwe, że ta osoba, nieco egzaltowana i szukająca emocji, sensacji w życiu, chciała tą historią zrobić wrażenie na wuju? Była to kobieta jako dziewczynka porzucona przez biologicznych rodziców, następnie adoptowana i wychowana przez ludzi, których potem nieco odrzuciła, uparcie szukając biologicznej rodziny. I znalazła ją, brata, matkę, wuja i innych. Wszystko to wywarło jednak ogromne piętno na jej psychice. Czy aż tak duże, by mogła sfabrykować to wyznanie? Nie wiem. Może mówić prawdę, choć równie dobrze pod wpływem emocji mogła wrócić do frustrujących momentów w jej życiu, między innymi do wątku o Numy, i mogła zapragnąć odegrać się tym niby spontanicznym, ale chaotycznym i pełnym luk wyznaniu, które zresztą potem odwoływała, a potem znów ponawiała. Mamy tu jeszcze wątek blondynki. Czy gdyby Jill założyła perukę, mogłaby być wabikiem działającym na rzecz swoich kolegów z piekła rodem? Sądzę, że związki tych osób mogły być bardzo proste. Pewnie wielu z Was ma takie doświadczenia, że w danym okresie życia często obracamy się w kręgu ciągle tych samych osób. Bywa, że spotyka się byłego chłopaka, ktoś tam widuje ciągle swoją byłą dziewczynę albo ich nowych partnerów, a to na domówce, w tym samym lokalu. Ludzie z tej samej grupy wpadają na siebie u wspólnych znajomych. W tym przypadku może w kawiarni, czy na plaży, w galerii. Nie trzeba tu zapewne skomplikowanej teorii, by wyjaśnić, że los mógł tych ludzi zetknąć w jakiejś konkretnej sytuacji, zresztą nie jednej, ale w końcu podjęli temat, który ich zainteresował. Zelektryzował bądź połączył przypadkiem i nagle mieli wspólny cel. Może część tej grupy jest bezpośrednio odpowiedzialna za atak, a inni o tym wiedzieli lub pomagali. Jednak również wydaje mi się, że telefon Onumy do telewizji w tej akurat sprawie, Kristen, nie był przypadkowy. Myślę, że nie tylko chciał wrobić szefowe czy też współpracownice swojej dziewczyny, ale odsunąć w ten sposób podejrzenia od siebie i Jill, która zresztą wyrwała z pamiętnika strony dotyczące wydarzeń z dat, które nas interesują w tej sprawie. Czy to kolejny przypadek? Nie sądzę. Ale na ile prawdopodobne, że sam Onuma chciałby zwrócić na siebie uwagę? No wydaje mi się, że całkiem prawdopodobne, tylko że temu geniuszowi strategii wyszło dokładnie odwrotnie. Ale już nieraz na tym kanale przekonaliśmy się, że często przeświadczenie złoczyńcy o niezmierzonej potędze jego umysłu znacznie rozmija się z jego rzeczywistymi rozmiarami. Cóż, niestety często w praktyce znacznie brakuje mu ramu, żeby ogarnąć coś więcej niż czubek własnego nosa. I myślę, że to zdecydowanie może dotyczyć Onumy. Jill, bardzo emocjonalna, być może jest, stuprocentowo wiarygodna, może i nie, ale czy całkiem można odrzucić to, co mówi? Ja nie jestem o tym przekonana. Myślę, że za dużo tu zbiegów okoliczności, za dużo wątków, które prowadzą do tej grupki w jakiś sposób kręcącej się koło kawiarni, w której pracowała Kristen. Co jednak z dowodami znalezionymi w domu, w którym mieszkała dziewczyna i tuż obok, przy sąsiednim? Czy jest to przypadek? Czy te ślady biologiczne znalazły się tam w zupełnie innej sytuacji i pochodzą z innego dnia? Czy to jednak to właśnie jest ten trop, na którym warto byłoby się skoncentrować? Czy jednak warto byłoby się przyjrzeć mieszkańcom tych dwóch posesji sąsiadujących ze sobą? Myślę, że tak. To również obiecujący trop. I jakiś czas temu został podjęty. Co z tego wyjdzie, dotąd nie wiadomo. Jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie przemyślenia w tej sprawie. Jak widzicie rolę tej tajemniczej blondynki? Czy mogła to być Jill? Czy sądzicie, że ta kobieta mówi prawdę? Czy jednak stawiacie na wypadek, do jakiego doszło nad wodą? Czy młoda fotografka tuż przed rozpoczęciem kursu szukała natchnienia? Czy starała się znaleźć dobre ujęcie i przypłaciła to życiem?
A może jednak wcale nie i policja popełniła straszny błąd, nie badając mieszkańców sąsiedniej posesji, których życiorys zdecydowanie wskazuje na to, że mieli sporo za uszami. Czy także w tej sprawie? Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście. Przypominam o nowym kanale True Mysteries, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie, a tam również mnóstwo tajemniczych historii i bardzo ciekawych zagadek. Byłoby mi bardzo miło, gdybyśmy się tam spotykali. Zapraszam również na Facebooka, Instagram, Spotify, SoundClouda. Życzę Wam dużo zdrowia, ściskam Was mocno i do usłyszenia.